Halo, halo. Dobry wieczór. Witam serdecznie, nazywam się Ania Biziorek i poprowadzę dla Was dzisiejszą transmisję pod tytułem 7 najczęściej popełnianych błędów w wychowaniu szczeniąt. Dowiecie się dzisiaj, co robić, aby ich uniknąć i jakie mogą być konsekwencje tychże błędów, o których będę mówić. Słuchajcie, oczywiście jak to przy pierwszej transmisji na żywo, nie byłoby się bez problemów technicznych. Jeżeli ktoś z Was próbował dołączyć przez tą transmisję, którą udostępnialiśmy link, niestety link mi nie działa, w związku z tym musiałam rozpocząć nową transmisję. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które chciały do nas dotrzeć, że uda Wam się zobaczyć tę transmisję. W razie czego ja ją później zapiszę i udostępnię, także będzie można ją jeszcze raz zobaczyć na naszym fanpage'u. Sprawdzę sobie tylko, czy mogę udostępnić link? Tak, mogę udostępnić link tej transmisji, także zaraz Wam ją wrzucę, tylko żebyście mogli. Aha. Jak się robi coś pierwszy raz, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Zobaczymy. Nie, niestety nie. Niestety nie jest to takie proste. Słuchajcie, ja Wam na chwileczkę wrzucę jeszcze z ekran startowy i za dosłownie 30 sekund do Was wracam, także bardzo proszę o uzbrojenie się w cierpliwość. A tymczasem możecie napisać mi na czacie, czy w ogóle mi słychać i widać. Może od tego powinnam była zacząć. Jeżeli mnie widzicie i słyszycie, to bardzo proszę, napiszcie na czacie. Może teraz lepiej słychać? Halo, halo. Napiszcie proszę, czy słychać. Ja sobie tymczasem wejdę na równoległą stronę. No i co? Coś nam nie działa. O, je, słychać, super, dzięki. Ktoś jednak nie słyszy, dzięki bardzo. Słuchajcie, nie ogarnę teraz tych rzeczy technicznych, także myślę, że zrobię sobie to przy następnym razie. Po prostu ile osób dołączy, tyle dołączy. Szkoda, bo naprawdę miałam nadzieję, że wszystko się uda. Wcześniej, jak robiłam próbę generalną, dosłownie godzinę temu, wszystko super działało, a teraz oczywiście, jak już jesteśmy na żywo, to nie działa. Zawsze tak jest, że coś musi być, żeby były jakieś emocje, żeby nie było za nudno. Okej, dobra, w takim razie, skoro działa, to ja Was zapraszam do prezentacji. Może inaczej, zanim zacznę prezentację, jeszcze kilka słów o tym, kim jestem, bo pewnie nie wszyscy mnie jeszcze znają. Jak już wspominałam, nazywam się Anna Biziorek, jestem związana z branżą kynologiczną od 2004 roku i obecnie zajmuję się głównie edukacją instruktorów szkolenia psów i behawiorystów zwierzęcych. To jest to, czym zajmuję się na co dzień. Oprócz tego wprowadzę ten projekt, który właśnie oglądacie, czyli Dog Expert TV, który ma na celu edukację wszystkich osób, które chcą się zawodowo związać z psami, wszystkich ekspertów w branży kynologicznej, czyli hodowców, behawiorystów zwierzęcych, instruktorów szkolenia psów, petsitterów i mam nadzieję, że nie obrażą ci pozostali, których nie wymieniłam, ale także dla wszystkich właścicieli psów. Także treści, które publikujemy, są również przeznaczone dla właścicieli psów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat swojego zwierzaka. Okej, słuchajcie, jeżeli chodzi o plan dzisiejszego spotkania, na początku zaczniemy od prezentacji, którą dla Was przygotowałam. Prezentacja ma trwać około 20 do 30 minut. Mam nadzieję, że się za bardzo nie rozgadam. Po tej prezentacji będzie czas na Wasze pytania, także jeżeli macie jakieś pytania, ja nie będę pewnie podglądać tych pytań w trakcie, żeby mnie za bardzo nie rozpraszały. Poza tym też muszę się przełączyć na widok prezentacji, natomiast wrócę do Was po zakończeniu prezentacji i wtedy będę mogła na Wasze pytania odpowiedzieć. Okej. Sprawdzę sobie, czy wszystko mi działa. Wow, 11 osób dołączyło, ale super. Dobra. Mam nadzieję, że te osoby, które chciały do nas dołączyć, też nas znajdą i uda im się dołączyć. Przyznam Wam szczerze, że sama nie potrafię w ogóle do tej prezentacji wejść i nawet jej nie widzę na swoim fanpage'u. Ale jak uzbroicie się w cierpliwość, dajcie mi minutkę, sprawdzę sobie na telefonie, czy to w ogóle widać tą transmisję. Ale skoro wytrafiliście, to na pewno widać. O nie, nie działa. Wszystko się dzisiaj zawiesza, jak na złość. Dobra, słuchajcie, trudno. Zostawmy tak, jak jest. Mam nadzieję, że kolejna transmisja już będzie bez przygód. Dobra, a więc tak.
podstawowe błędy, tak jak Wam mówiłam, dzisiaj na tym się skupimy, ale najpierw może zacznę od tego, skąd w ogóle pomysł na taką transmisję. Przełączam się teraz na tryb prezentacji, także nie będę widziała Waszych komentarzy. Okej. Skąd pomysł na tą transmisję? Przede wszystkim tak. Zacznę może od tego, że kilka dni temu widziałam na kilkanaście dni temu zobaczyłam na YouTubie film pod tytułem jakie są najczęstsze błędy w wychowaniu psów. Taki podobny temat do dzisiejszej transmisji. Natomiast jak go obejrzałam, to się przeraziłam. Słuchajcie, takich bzdur i głupot dawno już nie słyszałam. I to naprawdę przykre jest, że ludzie pokazują, próbują czegoś nauczyć. I na przykład według tego filmu, nie będę Wam oczywiście mówić, kto nagrał taki film, natomiast według tych specjalistów, jednym z największych błędów, jakie popełniamy, jest na przykład pozwalanie psu na wyprzedzenie nas na schodach, albo wygrywanie zabawy w przeciąganiu, tak? I jeszcze inne dziwne rzeczy, które, tak jak mówię, dla mnie są to jest po prostu stek bzdur. Mało tego, w tym filmie zalecano było kontrolowanie zachowań, tak? Czyli jak tylko pies się u ciebie w domu pojawia, to od razu kontroluj wszystkie jego zachowania, czyli nie pozwalaj mu na nic, kontroluj każdy jego ruch, nie pozwalaj mu witać się z gośćmi, nie pozwalaj mu, no tak naprawdę na nic, tak? Jest to o tyle przerażające, że jeżeli będziemy postępować w taki sposób, to jest dobra droga tylko i wyłącznie do tego, żeby sobie popsuć relacje z naszym psem, a to prowadzi może niestety do błędów, do problemów behawioralnych. Jeszcze mi chwilę głos drży, tak jak mówiłam, jest to pierwsza transmisja na żywo, więc troszkę jestem zestresowana, ale mam nadzieję, że zaraz się rozkręcę i już będzie trochę płynniej. Dobra, teraz tak, nie chciałabym, żebyście mieli później po tej transmisji jakieś straszne wyrzuty sumienia, żebyście się samobiczowali. Wiadomo, nikt nie lubi popełniać błędów, ale każdemu się to zdarza, tak? Także starajcie się postępować najlepiej, jak potraficie w danym momencie, ale też edukować się, tak żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, że jeżeli coś było błędem i popełniliśmy ten błąd w przeszłości i teraz już wiemy, że tak się nie powinno robić, to po prostu tego nie róbmy, tak? Nie ma sensu karmić się wyrzutami sumienia, bo tego typu emocje nie pomogą nam w budowaniu relacji ze swoim psem, ale po prostu nie róbmy tego więcej i starajmy się na przyszłość po prostu takich błędów unikać. No i moje motto, które powtarzam bardzo często, niektórzy się ze mnie śmieją, że przecież jestem behawiorystą, to powinnam się cieszyć z tego, że ludzie mają problemy ze swoimi psami, bo wtedy ja mam więcej pracy. Nic bardziej mylnego. Moim głównym celem jest edukacja właścicieli psów, edukacja trenerów po to, aby Wam pomóc uniknąć tych błędów. Tak? Ja bym naprawdę nie chciała mieć pracy jako behawiorysta, wolałabym nie jeździć na konsultacje behawioralne, wolałabym, żeby wszyscy właściciele od początku właściwie postępowali ze swoimi psami i nie musieli z takich porad później korzystać. Okej, no i dobra, lecimy sobie pierwszy nasz błąd, czyli zaniedbanie socjalizacji. Słuchajcie, z socjalizacją jest ciekawa sprawa. Jeżeli macie szczeniaki albo macie psa i jakieś czasy umieliście szczeniaka, to na pewno słyszeliście o tym, jak ważna jest socjalizacja szczenięcia. A tak przy okazji, jeżeli macie znajomych, którzy mają szczeniaki albo jesteście hodowcami, którzy właśnie swoje szczeniaki oddali do nowych domów, to możecie ich zaprosić na tą transmisję, być może ta wiedza im się przyda. Okej, no więc tak, jeżeli chodzi o sam temat socjalizacji, on jest na tyle obszerny, że nie będę dzisiaj go bardzo mocno rozwijać, natomiast na live za tydzień będziemy mówić tylko i wyłącznie o socjalizacji, wtedy Wam powiem dokładnie, jak tą socjalizację robić, jak tego nie robić. Natomiast takim podstawowym błędem, tak jak wspominałam, jest zaniedbanie socjalizacji, co bardzo często ma miejsce na przykład w pseudohodowlach. Tak? Jeżeli szczenie siedzi w klatce, w kojcu zamknięte do 4, 5, 6 miesiąca życia, nie ma kontaktu z innymi ludźmi niż hodowca, niż osoba, która karmi tego szczeniaka, nie ma kontaktu z innymi psami. Nie wychodzi w ogóle poza ten kojus, tak? Czyli do świata zewnętrznego, no to w przypadku takiego psa jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli trafi do Was do domu, to będzie od początku miał różnego rodzaju problemy. Czy behawioralne, czy problemy z lękiem, czy nie będzie w stanie się odnaleźć w Waszym świecie. I taka praca z psem, którego zamknęło się okno socjalizacyjne, jest dużo trudniejsza niż z młodym 3-4-miesięcznym szczeniakiem, tak? którego jesteście w stanie od początku dobrze poprowadzić. Dalej kwarantanna poszczepienna, słuchajcie. Coraz więcej lekarzy weterynarii jest już na tyle świadomych, że nie zaleca tej kwarantanny poszczepiennej, natomiast zdarzają się jeszcze klienci, którzy nam mówią, że na przykład lekarz weterynarii zabronił im wychodzić ze szczeniakiem przez miesiąc, tak, czy tam przez do 3 miesiąca życia po ostatnim szczepieniu.
Niestety, w momencie, jeżeli szczeniaka zamkniemy w domu, nie wychodzimy z nim na zewnątrz, to po pierwsze właśnie sobie utrudniamy socjalizację, a po drugie utrudniamy sobie również naukę czystości, bo jeżeli szczenie nauczy się załatwiać w domu, w mieszkaniu, to potem będzie mu dużo trudniej nauczyć się tej czystości, jak zaczniemy już z nim wychodzić. W związku z tym zarówno zaniedbanie socjalizacji, jak i punkt drugi, czyli przesadna socjalizacja, może powodować różne problemy. No i teraz, jak to jest z tą przesadną socjalizacją? Jakie problemy może powodować? Zacznijmy od tego, jakiś czas temu, kilka dni temu chyba w tym tygodniu, wrzuciłam taki post z artykułem Pauliny Ziółkowskiej pod tytułem Co szczeniak musi? Ona w bardzo fajny sposób opisuje, jak ludzie na siłę próbują socjalizować szczeniaka, tak? Dostajemy, kupujemy szczeniaka, chcemy dla niego jak najlepiej, czytamy mnóstwo mądrych artykułów. Trafiamy na przykład na bardzo sławną złotą dwunastkę pani Margaret Hughes, która zaleca przed 12 tygodniem życia szczenięcia zapoznać go z 12 różnymi psami, 12 różnymi powierzchniami, 12 różnymi strasznymi dźwiękami, wyzwaniami, dziwnymi miejscami. I tak tego małego szczeniaka bierzemy w różne miejsca, zapoznajemy go z różnymi ludźmi, podchodzimy do obcych ludzi, prosimy, żeby nam tego szczeniaka pogłaskał, idziemy w grupę psów, żeby nasz szczeniak się socjalizował, idziemy z nim do centrum handlowego, na dworzec kolejowy. Słuchajcie, samo mówienie o tym już mnie stresuje, bo sobie wyobrażam, jak taki szczeniak musi się w tym momencie czuć, tak? Także takie zalewanie psa bodźcami, szczególnie w tym wieku, gdzie jest bardzo wrażliwy, niestety może mieć efekt odwrotny od zamierzonego, tak? Czyli zamiast zmniejszenia lęku, bo takim głównym celem jest, to jest głównym celem socjalizacji, tak? Czyli zmniejszenie lęku, może nam się pojawić proces uwrażliwienia, tak? Czyli jeszcze nie będzie jeszcze bardziej wrażliwe na te bodźce, których wcześniej bało się mniej lub nie bało się wcale. No i najgorszą konsekwencją chyba, jaką możemy mieć, to jest zaburzenie relacji między psem a właścicielem, tak? Czyli jeżeli będziemy wrzucać naszego szczeniaka w trudne sytuacje, nie będziemy mu pomagać, nie będziemy go wspierać w tej socjalizacji, no to nasza relacja z psem bardzo szybko może się zaburzyć, a to znowu może w konsekwencji prowadzić do różnych problemów behawioralnych. Okej, łyczek wody, słuchajcie, bo już zasycha mi w gardle. Dobra. No i teraz tak. Kolejna rzecz, punkt numer 3, zostawienie psa samego w domu. Wiem, że w polskich warunkach jest to trudne, żebyśmy zawsze mieli opiekę dla naszego szczeniaka. Natomiast to hasło jest tylko punktem, który oczywiście zaraz rozwinę. O co chodzi? Wyobraźcie sobie sytuację, jedziecie do hodowli, odbieracie waszego wymarzonego szczeniaka i co się dzieje? Nasze szczenie, które było do tej pory w bezpiecznym miejscu, w miejscu, w którym się czuło bardzo dobrze, nagle jednego dnia traci matkę, traci rodzeństwo, traci najważniejszego dla siebie człowieka do tej pory, czyli hodowcę, traci bezpieczną bazę, czyli miejsce, w którym mieszkało, i jeszcze oprócz tego najczęściej doświadcza transportu w różny sposób, jest transportowany. Tak, najczęściej jest to podróż samochodem, natomiast dla takiego malucha jest to bardzo, bardzo stresujące. I co się dzieje dalej? Trafia do nowego domu. Po tych wszystkich traumatycznych wydarzeniach doszło do siebie, poznało nowych ludzi, poczuło się dobrze. Ludzie najczęściej biorą sobie te 2 czy 3 dni urlopu, żeby ze szczeniakiem spędzić czas, to jest bardzo dobrze. Natomiast to szczenie przyzwyczaiło się do nowych ludzi, zbudowało z nimi relacje i potem przychodzi poniedziałek, po weekendzie, nagle wszyscy z domu wychodzą, wychodzą opiekunowie do pracy, wychodzą dzieci do szkoły i znowu ten szczeniak zostaje sam. I znowu przeżywa kolejną traumę w tak bardzo, bardzo krótkim czasie. Wyobraźcie sobie, jak to szczenie musi być zestresowane. Najpierw straciło matkę, rodzeństwo, hodowcę i to miejsce, w którym się dobrze czuło i potem znowu traci ludzi, którzy są dla niego bardzo, bardzo ważni. Takie szczenie nie wie, że my wrócimy za parę godzin, dla niego parę godzin to jest wieczność. No i niestety w taki sposób już pierwszego dnia, kiedy zostawiamy szczeniaka samego, możemy doprowadzić do tego, że będzie nam cierpiał na lęk separacyjny. Wiele, wiele szczeniąt właśnie zostaje bardzo szybko zostawione na długi czas, na kilka godzin i niestety tego lęku separacyjnego nam się nabawia. Ale jakby analogicznie przebywanie ze szczenięciem cały czas też nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, ponieważ co powinniśmy robić, tak? Powinniśmy stopniowo tego szczeniaka przyzwyczajać do tego, że zostaje sam, tak? Jeżeli na początku jesteśmy ze szczeniakiem przez cały czas, ja taką miałam sytuację ze swoim pierwszym psem, więc mogę się podzielić swoją historią. Akurat byłam wtedy na urlopie macierzyńskim, bo urodziła się nasza córa Wiola i przez 6 miesięcy siedziałam w domu z dzieckiem i siedziałam w domu z psem. I tak naprawdę pies nigdy nie zostawał sam, nigdy nie było takiej potrzeby i nagle jak trzeba było pojechać na zakupy po kilku miesiącach, okazało się, że dla psa to było zbyt duże przeżycie i od razu pojawił się problem z separacją, tak?
W związku z tym, tak samo jak zostawienie szczeniaka małego samego od razu, tak samo jak siedzenie z nim przez cały czas, nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Oczywiście zmierzam do tego, żeby tego psa stopniowo przyzwyczajać, tak? Czyli najpierw go zostawić na kilka sekund, potem wrócić. Zostawić go na kilka minut i wrócić, tak? Żeby szczenie widziało, przyzwyczajało się do tego, że go zostawiamy i wracamy, żeby nie było tego stresu ogromnego, że wychodzimy i nie ma nas przez tyle godzin i nie wiadomo, co się dzieje. Okej, okay. Ja przypomnę tylko, że nie widzę waszych komentarzy, więc jeżeli macie jakieś pytanie, o, nie piszecie jeszcze komentarzy, świetnie, jesteście bardzo zdyscyplinowani, bardzo mnie to cieszy. Jak skończę prezentację, tak jak mówiłam, to wrócę do was i wtedy ewentualnie odpowiem, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania. Dobra, teraz zaczynają się poważniejsze rzeczy. Punkt numer 5, zbyt duże wymagania. Słuchajcie, to jest znowu kolejna rzecz, którą bardzo często, szczególnie trenerzy muszą zwrócić uwagę, trzeba edukować właścicieli psów. Szczenie 2-3-miesięczne, jeżeli możemy sobie porównać do człowieka, to jest tak jak niemowlę, tak? Kilkumiesięczne niemowlę, które załatwia się do pampersa. Nikt nie wymaga, żaden o zdrowym umyśle, tak jak to się mówi, patrzcie, jak mnie stres zżera, nie pamiętam słów. Żaden rozsądny dorosły człowiek nie wymaga od niemowlęcia, żeby się załatwiało na ubikację, tak? A tymczasem wielu właścicieli szczeniąt, takich malutkich, 2-3-miesięcznych szczeniaczków, oczekuje od nich, że będą się załatwiać na dworze. Słuchajcie, no szczenięta mają jeszcze niesprawne zwieracze, nie potrafią kontrolować zwieraczy. Niektóre psy potrzebują kilku miesięcy, niektóre potrzebują nawet roku, żeby nauczyć się czystości. To jest zmiana biologiczna, to jest kwestia osobnicza, tak? U jednych szczeniaków będzie to wcześniej, u jednych później. Oczywiście, jeżeli hodowca włożył trochę pracy w to i nauczył szczeniaki załatwiać się na zewnątrz, to mamy łatwiej. Natomiast mamy zadanie ułatwione, ale to nie znaczy, że możemy od 3-miesięcznego szczeniaka wymagać, żeby załatwiał się tylko na dworze. Więc trzeba zacisnąć zęby, słuchajcie, jechać na tej szmacie, tak? Tak długo, aż szczenie się nauczy i tyle, a nie wymagać od szczeniaka, że on już będzie taki super czysty i będzie wiedział, że trzeba się załatwiać. Najlepiej w ogóle do toalety, tak? Jeszcze, żeby spuszczał wodę po sobie i umył ubikację. To już w ogóle byłoby super. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o wymagania, kolejny punkt tutaj, na którym chciałabym zwrócić waszą uwagę, to jest posłuszeństwo. Przerażające dla mnie jest to, że oglądając strony ośrodków szkoleniowych, klikam sobie na zakładkę przedszkole dla szczeniąt. I co widzę? Program przedszkola dla szczeniąt. Nauka skupienia uwagi, nauka siadania, nauka warowania, nauka zostawania, nauka chodzenia przy nodze na smyczy, nauka chodzenia przy nodze bez smyczy, chodzenie na luźnie smyczy, przywołanie i wiecie co, jeszcze tam cała masa innych rzeczy. Przeraża mnie to, bo pytam się po co? Po co z takim szczeniakiem ćwiczyć posłuszeństwo, skoro tak naprawdę w okresie szczenięcym, w okresie socjalizacji pierwotnej, wtórnej, powinniśmy się skupić przede wszystkim na socjalizacji, powinniśmy się skupić na budowaniu dobrych relacji z właścicielem, powinniśmy się skupić na komunikacji, tak? Czyli nauczeniu się, co do nas pies mówi, czego do nas nie mówi. I w taki sposób powinno wyglądać w szkole dla szczeniąt, a nie uczenie psa posłuszeństwa i wymaganie od takiego malutkiego szczeniaka, żeby siedział zawsze, jak na przykład nasypujemy mu jedzenie do miski, albo żeby siedział przed drzwiami, kiedy idziemy z nim na spacer i tak dalej. Na to wszystko przyjdzie czas, tak? Tych wszystkich rzeczy nie trzeba uczyć. Przede wszystkim trzeba się skupić na tym, żeby z tym szczeniakiem jak najlepszą relację zbudować, a potem wszystko pozostałe będzie już łatwiejsze, tak? No i co? No jeszcze jeden punkt, czyli ten psi savoir-vivre, to znowu rzecz, która mnie bardzo zdumiewa. Czego ludzie wymagają od szczeniąt, czy już od dorosłych psów, wymagają, żeby się potrafiły zachować, tak, żeby wiedział, jak się zachować przy stole, żeby wiedział, jak się zachować, jak przychodzą goście, żeby w ogóle najlepiej nie pokazywał, żeby kontrolował wszystkie swoje emocje, nie złościł się, nie szczekał, nie płakał. No słuchajcie, to jest trudne nawet dla dorosłego człowieka. My nie jesteśmy w stanie kontrolować emocji, nie jesteśmy w stanie zawsze w odpowiedni sposób się zachować, a wymagamy tego od malutkiego szczeniaka, tak? Także troszeczkę przystopować, wyluzować i za chwilę powiem w takim razie, co robić, tak? I na czym się skupić, żeby nie było, że tylko mówimy o tym, czego nie powinno się robić, tak? Punkt numer 6, czyli przedostatni, to jest brak komunikacji. No słuchajcie, to znowu jest rzecz, która jest no, dość smutna, że ludzie ignorują sygnały komunikacyjne swojego psa, nie zwracają uwagi na to, jeżeli pies jest zestresowany, jeżeli pies jest zły, jeżeli pies jest smutny i nie komunikują psu tego, co chcą mu zakomunikować, tylko narzucają mu swoją wolę, w jakiś sposób kontrolują jego zachowania,
narzucają, hamują zachowania, zamiast się z nim komunikować. Moim zdaniem podstawowym, przepraszam, obowiązkiem właściciela psa, każdego właściciela psa, powinno być nauczenie się, w jaki sposób psy się komunikują. Posłuszeństwo, sztuczki są owszem fajne, są przydatne, ale podstawową umiejętnością, którą powinniśmy nabyć jako właściciele psów i oczywiście behawioryści, trenerzy, to jest właśnie nauka komunikacji. I nie mówię tutaj o sygnałach uspokajających, bo jest to jeden z tematów, który się pojawia, kiedy słyszymy komunikację, to pierwszy na myśl nam się pojawia sygnały uspokajające. Sygnały już są troszkę, można powiedzieć, nieaktualne. Sygnały uspokajające były modne 15 lat temu. W tej chwili już wiadomo, że sygnały uspokajające, te, które opisała Turi Drugas, nie są tak naprawdę sygnałami uspokajającymi, ale są sygnałami stresu. Jeżeli interesuje Was temat komunikacji, to odsyłam do etogramów komunikacji Aleksy Kapry. Jest to etogram zachowań agresywnych, demonstracyjnych i etogram stresu. I tam faktycznie można znaleźć rzetelną wiedzę na temat komunikacji, na temat tego, w jaki sposób psy się komunikują i w jaki sposób my też możemy im pomóc właśnie komunikując się z nimi, tak? No i ostatni punkt, hamowanie. Miał się nazywać karcenie, ale przecież wszyscy wiedzą, że się nie powinno psa karcić, więc to byłoby takie oklepane, jakbym Wam mówiła teraz, że nie wolno psa bić i tam na niego krzyczeć i tak dalej. Natomiast mimo tego, że wiemy, że się psa nie powinno karcić, bo to prowadzi do problemów behawioralnych, do zaburzenia relacji, no i oczywiście może prowadzić do agresji. Skoro my jesteśmy agresywni w stosunku do naszego psa, to dlaczego on nie miałby tym samym nam się odwzajemnić, tak? Natomiast mimo tego, że wiemy, że się psa nie powinno karcić, to bardzo często go hamujemy, czyli tak naprawdę karcimy go w taki bardzo subtelny sposób, tak? Czyli cokolwiek pies zrobi, co nam się nie podoba, to zatrzymujemy jego zachowanie, tak? Mówimy, nie wolno, przestań, fe, szarpiemy smyczą, tak? Zablokujemy go ciałem. I robimy dużo innych rzeczy, które niby nie są karceniem, bo nie robimy psu fizycznej krzywdy, ale jednak są to subtelne formy kary, które hamują psa w wykonywaniu pewnych zachowań. I teraz, co się dzieje z takim psem, którego cały czas hamujemy? Ja nie mówię o tym, żeby psu pozwalać robić wszystko, bo czasami są pewne sytuacje, gdzie musimy psa zahamować, chociażby jeżeli widzimy, że biegnie pod rozpędzony samochód, musimy go zahamować w tym momencie, żeby jego życie nie było zagrożone, ale mówię o takim ciągłym hamowaniu wszystkiego, co pies zaproponuje, tak? I teraz, jeżeli hamujemy szczeniaka od samego początku, jak idzie powąchać kupę, zatrzymuje się, żeby obwąchać trawę, a my już chcemy iść do przodu, popędzamy go, tak? On biegnie do innego psa, a my go wołamy, albo skacze nam na kogoś, krzyczymy na niego, łapie nas za rękę, próbuje nas podgryzać, no to nie wiem, łapiemy go tam za kark i potrząsamy, bo takie różne metody się czasami stosuje, to wtedy po każdym takim zachowaniu hamowania, po pierwsze znowu burzymy sobie relacje z naszym psem, bo tak naprawdę pies nie wie, co mu wolno, czego nie wolno, a po drugie możemy prowadzić do tak zwanej wyuczonej bezradności, tak? Czyli do takiej sytuacji, gdzie nasz pies nie będzie w stanie żadnego zachowania zaproponować, będzie się bał zrobić cokolwiek, będzie wydawało się, że jest grzecznym, spokojnym psem, bo leży nieruchomo, a tak naprawdę zachowuje się w taki sposób, bo go tak hamowaliśmy, że boi się zrobić cokolwiek. W związku z tym uczulam Was na to, żeby zanim będziecie hamować zachowanie psa, zastanowić się, dlaczego to zachowanie się pojawia, zresztą o tym za chwilę, bo za chwileczkę przejdziemy do slajdu podsumowującego. Właśnie, przede wszystkim, co powinniśmy zrobić, tak? Już wiecie, jakie te błędy ludzie popełniają i co robić, żeby ich uniknąć, nie popełniać tych samych błędów, oczywiście, tak, oczywista oczywistość, ale po pierwsze, powinniśmy poznać naszego psa, czyli ten pierwszy okres, kiedy szczeniak się u Was pojawia, 2-3 tygodnie, poświęcić na to, aby spędzić z nim jak najwięcej czasu, aby go obserwować w różnych sytuacjach, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, nie hamować, tylko sprawdzać, jak się zachowuje w nowych miejscach, jak się zachowuje przy nowych osobach, może jest nieśmiały, może boi się innych psów, a może jest agresywny w stosunku do innych psów. I teraz, jeżeli już widzimy zachowanie naszego psa, jeżeli już wiemy, z kim mamy do czynienia, wiemy, jaki charakter ma nasz szczeniak, to wtedy możemy pójść o krok dalej. Jeżeli pojawiło się zachowanie, które nam w jakiś sposób przeszkadza, które nas w jakiś sposób denerwuje, no to przede wszystkim powinniśmy starać się zrozumieć to zachowanie, tak? Czyli zastanowić się, jakie emocje w tym momencie w naszym psie, w naszym szczeniaku się pojawiły, czy to smutek, czy to złość, czy wściekłość, czy stres. I jeżeli zrozumiemy to zachowanie, dlaczego to zachowanie pojawiło się w takim momencie, wtedy dopiero możemy zacząć pracować nad tym, zacząć pomagać psu, żeby ewentualnie jego zachowanie zmienić, ale
Oczywiście, tak jak widzicie na slajdzie, podstawą każdej zmiany jest akceptacja, czyli zanim zaczniemy kogokolwiek zmieniać, czy to będzie nasz pies, czy to będzie nasz bliski człowiek, przede wszystkim trzeba go zaakceptować, tak? Nawet jeżeli siebie chcemy zmieniać, też musimy się zaakceptować. Jeżeli zaakceptujemy naszego szczeniaka ze wszystkimi jego zaletami, ze wszystkimi jego wadami, to będzie nam dużo łatwiej pomóc mu w rozwiązaniu problemów i tym samym jesteśmy w stanie samodzielnie, bez pomocy behawiorystów, większość problemów behawioralnych rozwiązać. No i na koniec chciałabym, żebyście sobie zapamiętali, dbaj o dobre relacje. To jest to, co chciałabym, żebyście, tak jak mówię, najbardziej zapamiętali z tego dzisiejszego live'a. Jeżeli będziecie mieć dobre relacje ze swoim psem, to jest duża szansa, że nie pojawią się żadne problemy behawioralne, a nawet jeżeli się pojawią, to będziecie w stanie bez problemu sobie z nimi poradzić. Na pewno nie stosujemy żadnych kar, żadnego dominowania psa i nie słuchajcie takich bzdur, jeżeli ktoś wam będzie mówił, że psa trzeba trzymać krótko albo psu trzeba pokazać, kto w domu rządzi, bo to niestety prowadzi tylko do tego, że zaburzamy sobie relacje z psem i niestety może prowadzić właśnie do różnych problemów z zachowaniem. Dobra, słuchajcie, skończyłam. Dziwię się, że mi się udało nawet w tak szybkim czasie. Tak jak wam mówiłam, o socjalizacji będziemy mówić za tydzień, też w czwartek o godzinie 20. Także serdecznie was zapraszam. Jeżeli chcecie na tego live'a trafić, to najlepiej sobie polubić naszą stronę, jeżeli jeszcze tego nie lubicie. Jak mi się uda, to wam wrzucę link teraz. Nie, to nie ten. O, mam. I powinna się pojawić. Słuchajcie, ja te techniczne rzeczy jeszcze ogarnę. I mam nadzieję, że następnym razem już będzie bez niespodzianek. Nie chcę wejść mój link, wszedł. Dobra, zaraz wam odpowiem na pytanie, bo zaczęłam się już rozpraszać, czytać, co piszecie. Natomiast co chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że na następny raz już się odbędzie bez tych niespodzianek, że wszystko już będzie działało i że ten link, który wcześniej udostępni do transmisji, będzie czynnym linkiem, a nie będzie nam takich psikusów robił jak dzisiaj. Okej, i teraz w takim razie przechodzimy do waszych pytań. No, nie chce mi się slajd załadować. Jest! Jest czas na wasze pytania, dobra. Czy udostępnimy transmisję, Tosiu? Tak, jeżeli żadne problemy techniczne mnie tutaj nie zaskoczą, to zaraz po transmisji ją zostawię i będzie można sobie ją obejrzeć jeszcze raz, będzie można sobie ją cofnąć do początku. Anna Lichnowska pyta, czy od psa, który ma być psem pracującym, też od początku nie należy za dużo wymagać, na przykład posłuszeństwa? Aniu, tak samo pies pracujący jest szczeniakiem i w okresie szczenięcym powinnaś spędzić dużo czasu nad tym, żeby jednak tego szczeniaka poznać. Możesz z nim bawić się w sztuczki, ale podkreślam, bawić się, tak? Nie wymagać od tego szczeniaka, żeby był na każde twoje zawołanie, bo jeżeli będziesz go hamowała na każdym kroku, będziesz wymagała od niego przez cały czas, to w przyszłości może nie być takich efektów szkoleniowych, jakbyś chciała. Jeżeli chodzi o psy pracujące, wbrew pozorom, nie mówiłam o dawaniu wyboru, o tym będę mówić więcej przy socjalizacji, natomiast jeżeli dajemy psu wybór od samego początku, pies ma możliwość decydować, czy chce z nami pracować, czy nie chce, czy ma w tym momencie ochotę na ćwiczenia, czy nie, to taki pies w procesie długofalowym będzie miał lepsze efekty szkoleniowe, bo będzie wiedział, że może ufać swojemu przewodnikowi, że przewodnik nie będzie wymagał od niego pracy w trudnych sytuacjach i z takim psem, mimo że na początku, początki mogą się wydawać trudne, to efekty szkoleniowe są dużo lepsze. Także ja bym nie wymagała nawet od psa, który ma być pracujący. Oczywiście, tak jak mówię, można zacząć od prostych rzeczy, od sztuczek, ale nie wymagać posłuszeństwa, nie hamować przede wszystkim. Kasia pyta, po którym szczepieniu można wypuścić szczeniaka na własne podwórko? Kasiu, jeżeli masz podwórko, gdzie nie mają dostępu żadne obce psy, to tak naprawdę od samego początku możesz z nim wychodzić i nie ma tutaj zagrożenia. Ważne jest, jeżeli chodzi o kwarantannę poszczepienną, tak, czyli o to, o czym wam mówiłam, żeby szczenie nie zaraziło się chorobami, które mu zagrażają w wieku szczenięcym, żeby nie prowadzić szczeniaka w miejsca, gdzie może mieć dostęp do odchodów obcych psów, które nie wiemy, czy były szczepione, czy nie. Więc jeżeli unikamy takich miejsc, to od początku ze szczeniakiem można wychodzić. A jeżeli na podwórku własnym nie masz obcych psów, to jak najbardziej można szczeniaka wypuszczać. Zresztą znam hodowców, którzy od początku, kiedy szczenięta się pojawiają, kiedy szczenięta potrafią chodzić, od początku są wypuszczane na podwórko, tak? Marta mówi, ja rozmawiam z psem i
Też rozumiem jego kwiczki. Super, Marta. Szybko nauczyliśmy się wielu rzeczy, typu czystość i itp. Największy problem to sępienie, jak się je posiłek. I mimo uczenia, tak jak pani mówiła, pozostawania samemu, to na wyjściu się tak dziera i szczeka. Trwa to 5 minut, ale sąsiedzi mnie zabiją chyba w końcu. Ale nic nie niszczy, tylko na samym wyjściu jest problem. Jeżeli chodzi o sępienie, słuchajcie, to bardzo prostą sztuczką u mnie zadziałała. Jest nauczenie psa po prostu odejścia na miejsce, tak? Jeżeli jem posiłek, to odsyłam psa na miejsce i wszystkie kąski, które mam nawet ze swojego posiłku, pies zostaje na swoim legowisku i wtedy nie ma problemu. Pies, widząc, że idziemy z talerzami do jadalni, sam biegnie na swoje legowisko i tam oczekuje, aż coś dostanie. Oczywiście zawsze po zakończeniu posiłku pies zostawał na swoim legowisku, żeby nie było dla niego to zbyt stresujące, zbyt trudne. I słuchajcie, wyobraźcie, tak po około kilku tygodniach, czy nawet kilkunastu dniach, można powiedzieć, pies się nauczył bardzo szybko, że nie trzeba wcale sępić przy stole, że można odejść na legowisko. Tam po prostu się trafiają lepsze kąski, bo przy stole nic nie ma. Dobra, słuchajcie, Wojciech pyta, jak to jest z tymi szczepieniami, kiedy zacząć wychodzić z psem, jeżeli mieszka się w centrum miasta w bloku? Byłem teraz na drugim szczepieniu, weterynarz powiedział, że dopiero po trzecim, 10 dni. No niestety tutaj behawioryści toczą taką, nie będę mówić może wojnę, bo to źle zabrzmi, ale powiedzmy, że dyskusje z lekarzami weterynarii na ten temat, czy wychodzić, czy nie wychodzić. Coraz więcej lekarzy weterynarii, tak jak mówiłam, ma już tę świadomość, że tak naprawdę nie ma większego sensu kwarantanna, tym bardziej, że idąc do lecznicy weterynaryjnej narażamy psa na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Wyobraźcie sobie, ile tam jest wirusów i bakterii, tak? Podstawą bezpieczeństwa szczeniaka, podstawą bezpieczeństwa na spacerach, tak, z takim młodym szczeniakiem jest unikanie miejsc, gdzie może trafić na odchody innych psów. W tej chwili już mamy coraz mniej bezpańskich psów, więc takich miejsc jest coraz mniej. Ale też bakterie, zarazki możecie przynieść na butach, więc no, tak jak mówię, dla mnie ta kwarantanna to jest mit, do którego ja się nie stosuję, nigdy się nie stosowałam. I też jeżeli chodzi na przykład o przedszkole dla szczeniąt, jeżeli my prowadzimy przedszkole dla szczeniąt, to prowadzimy dla takich maluszków, gdzie w 7-8 tygodniu można ze szczeniakiem już dołączyć, oczywiście po okresie, kiedy się zaklimatyzuje w nowej rodzinie. Natomiast dbamy o to, żeby jednak na teren ośrodka nie wchodziły inne psy po prostu, tak? Jeżeli na teren ośrodka nie wchodzą inne psy, to jest to miejsce bezpieczne i wtedy bez problemu można ze szczeniakiem wychodzić. Patrycja będzie wdzięczna za udostępnienie, ok. To zaraz jak skończę, tak jak wspominałam, postaram się tą transmisję udostępnić. Ania, dziękuję, również dziękuję. Ewa, od którego miesiąca życia uczyć szczeniaka posłuszeństwa? Ewa, to zależy od tego, co to jest za pies i jakie masz wobec niego plany. Bo jeżeli to jest pies, który ma być po prostu twoim kanapowcem, to możesz sobie zacząć od. Możesz sobie zacząć tak naprawdę, kiedy możesz zacząć od prostych sztuczek. Natomiast pamiętając o tym, że szkolenie to jest zabawa, tak? Szkolenie takie, w jaki sposób my prowadzimy, tak jak mówiłam wcześniej. Polega na tym, że dajemy psu wybór, czy ma możliwość ćwiczyć, czy nie ma możliwości, czy chce ćwiczyć, czy nie chce ćwiczyć. Jeżeli szczeniak ma ochotę na ćwiczenia, to wtedy ćwiczymy, tak? Czyli tak naprawdę z takim 2-3-miesięcznym szczeniakiem można ćwiczyć, natomiast to, o czym mówiłam, to o tym, żeby nie wymagać od niego, żeby był posłuszny, tak? Czyli od początku możemy go uczyć prostych sztuczek, od początku możemy go uczyć prostych umiejętności. Tak jak wam mówiłam, u nas na przedszkolu też uczymy siadania czy odchodzenia na miejsce. Natomiast nie wymagamy od niego tego, żeby już był posłuszny w tym wieku, tak? Także jeżeli szczeniak jest u ciebie 2-3 tygodnie, poznałaś go i już wiesz, jakim jest psem, wiesz, co lubi, czego nie lubi, to spokojnie możesz z nim zacząć pracować. Natomiast jeżeli mamy psa sportowego, to z psami sportowymi pracuje się troszkę bardziej intensywnie, trochę inaczej, natomiast też nie ma co przesadzać w wieku szczenięcym. Marta pisze, dziękuję za odpowiedź, a co z tymi szczekaniem na wejściu? Aha, nie odpowiedziałam na drugie pytanie, przepraszam cię, Marta. Szczekanie na wejściu, ja sobie przypomnę, moment, moment, moment. Aha, że szczeka przez 5 minut. Powiem tak, ja nie udzielam porad behawioralnych przez internet, przez telefon, więc ciężko mi, nie znając twojego psa, powiedzieć ci, w jaki sposób z nim postępować. Tak naprawdę takim zachowaniem mogą towarzyszyć różne problemy, więc zanim odpowiem na pytanie, to powinnam psa dobrze poznać. Więc jakby może nie będę odpowiadać ci teraz na żywo, ale jeżeli
chciałaby się ze mną skontaktować, opisać mi sytuację, czy przez telefon, czy mailem, to wtedy byłabym w stanie Ci pomóc. Bo mogę Ci podać takie ogólne porady, tak, żeby na przykład dopilnować, żeby pies był spokojny, tak, żeby z nim posiedzieć wcześniej, przed pozostawieniem go samemu. Ale na problemy separacyjne mogą wpływać bardzo różne czynniki, więc tak jak mówię, najlepiej wolałabym na takie pytanie odpowiedzieć indywidualnie, jak już będę troszkę więcej na temat Twojego psa wiedziała. Okej, dobra, słuchajcie. Kasia pyta, co gdy po podwórku chodzą obce koty? No Kasiu, to wszystko zależy od tego, czy koty są szczepione, czy nie. Jeżeli masz sąsiadów, którzy wie, że koty szczepią, to jakby nie ma problemu. Natomiast no, takie ryzyko istnieje. No niestety zawsze jakieś ryzyko istnieje. Nie jesteśmy w stanie w 100% szczeniaka ochronić, zamknąć go w szklanej bańce i całkowicie go przed takimi zagrożeniami zabezpieczyć. Natomiast, tak jak Wam mówiłam, i hodowcy wychodzą ze szczeniakami na swoje podwórko i z młodymi szczeniakami wychodzi się na spacery i nie ma takiego dużego zagrożenia, jak było te kilkanaście lat wstecz, gdzie tak naprawdę mieliśmy dużo więcej bezdomnych psów i wtedy faktycznie ryzyko było dużo większe. Okej. Czy to są wszystkie pytania? Czy ktoś chciałby coś jeszcze wiedzieć? Dobra, słuchajcie, to w takim razie bardzo Wam dziękuję, że przyszliście i zapraszam za tydzień na live od socjalizacji szczeniąt.